Cześć, jestem Kuba i jeżdżę SUBem. Jak na każdego kierowcę SUBa przystało, jestem prawnikiem. Postaram się przybliżyć Wam kwestie prawne związane z motoryzacją w sposób jasny, przystępny i rzetelny. Zacznijmy od pierwszego przypadku, czyli od dziury w drodze. W pierwszej kolejności ustal, co tak naprawdę się stało. To znaczy, co uległo uszkodzeniu, jakie elementy samochodu. W tym celu zrób zdjęcia, nakręć ewentualnie jakiś filmik, który pozwoli dokładnie określić, co uległo uszkodzeniu. Udokumentuj miejsce zdarzenia. Zrób fotografię z nazwą ulicy i numerem nieruchomości lub też fotografię z innym punktem charakterystycznym dla danego miejsca. Opcjonalnie możesz wezwać policję, która stosownym protokołem udokumentuje całe zdarzenie. Pomocni mogą okazać również świadkowie, na przykład twoi współpasażerowie, którzy potwierdzą okoliczności zdarzenia. Jak ustalić zarządcę drogi? Jeżeli na miejsce wzywałeś policję, to właśnie policja powinna pomóc ci w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za dany fragment drogi. Jeżeli nie wzywałeś policji, udaj się do urzędu dzielnicy, gminy, tam na pewno udzielił ci odpowiedniej informacji. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest wycena szkód. Udokumentuj wszelkie wydatki, które poniosłeś na naprawę samochodu. Następnie sformułuj żądanie do właściwego zarządcy drogi o zapłatę tej konkretnej kwoty, którą wydałeś na naprawę samochodu. Zanim udasz się z roszczeniem o naprawienie szkody do ubezpieczyciela, sprawdź warunki ubezpieczenia. Może zdarzyć się bowiem tak, że ubezpieczyciel nie odpowiada za tę wartość szkody, którą poniosłeś. W samym wniosku o wypłatę odszkodowania opisz dokładnie okoliczności zdarzenia. Dołącz do wniosku faktury, paragony i wszystkie inne dokumenty, które obrazują poniesioną przez Ciebie szkodę. Do wniosku dołącz także zeznania świadków, protokoły policji, jeżeli ta była wezwana na miejsce. To wszystko pozwoli sformułować poprawny wniosek bez konieczności wzywania Cię przez ubezpieczyciela do uzupełnienia danych. A teraz przypadek kamienia i zbitej szyby. Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej niż w przypadku dziury w drodze, bo kamień na drodze może pojawić się nagle i w związku z tym trudniej jest udowodnić zaniechanie zarządcy drogi, a co za tym idzie, trudniej jest uzyskać odszkodowanie. W tym wypadku musicie wykazać, że zarządca drogi pomimo ciążącego na nim obowiązku utrzymania drogi w czystości nie dochował tego obowiązku. Trzeba sprawdzić, i to powinno być zaprotokołowane, kiedy ta droga ostatnim razem była sprzątana. Tak samo jak w przypadku dziury na drodze, tak i w przypadku kamienia i zbitej szyby. Jeżeli wykażemy winę zarządcy drogi w takim stanie rzeczy, to jest otwarta droga do tego, żeby dochodzić odszkodowania. I nie zawsze sytuacja wygląda w ten sposób, że każde zanieczyszczenie drogi, każda szkoda na naszym samochodzie to wina zarządcy drogi. Tak niestety nie jest i tutaj trzeba uważać, żeby nie wychodzić z takimi czasami wręcz absurdalnymi roszczeniami do zarządcy drogi, bo może okazać się, że dojdzie do sytuacji, kiedy narazimy się na koszty, a i tak racja będzie po stronie zarządcy drogi, mimo że faktycznie jakąś szkodę żeśmy osiągnęli. Jeżeli mój film był dla Ciebie pomocny, subskrybuj mój kanał. Jeżeli masz pomysł na kolejny odcinek związany z motoryzacją, napisz mi o tym w komentarzu.